Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marvolo, a to jest Total War Warhammer, witajcie moi drodzy. Oczywiście, słuchajcie, kontynuujemy naszą kampanię chaosem. Słuchajcie, ostatnio rozpoczęliśmy oblężenie Pragu, stolicy, jak się jest to? Jak się nas nazywała? Kislev, a więc, oj, przepraszam was, a więc nacji, która jest troszeczkę wzorowana na... Nie, to nie jest inna stolica, bo stolicą Kislewu jest Kislev. A więc jest to po prostu jedno z dużych miast i tyle. Możliwe, że jest to stolica tego tutaj regionu, no właśnie. Dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, tutaj z południa nadciąga armia Kislewu, z którą niezbyt chętnie bym tutaj walczył, bo oni mają tutaj dosyć groźnych przeciwników. Co prawda tutaj jest dosyć wysoki poziom splugawienia, spaczenia chaosem, co powoduje, że armie przeciwnika ponoszą straty na tych rejonach, gdy się znajdują na naszych obszarach. Ci tu chyba plądrują, z tego co mi się wydaje. No właśnie. I oblegają tutaj fort. Okej, ponieważ to są plemiona... Znaczy to jest tak, to jest plemienie Skalig, które też wyznaje chaos, że tak powiem, i które też łupi i grabi wszystko, co stoi im na drodze. Dobrze, moi drodzy. Nie ma co tracić czasu, trzeba będzie uderzyć naszą hordą i spróbować przełamać tutaj opór. Zresztą tu ich już jest naprawdę niewielu obrońców. Czy ja mogę nie korzystać z pomocy tych naszych tutaj sprzymierzeńców? Czy jest w ogóle taka szansa na to? Szybki zapis. Co to mamy? Przeprowadź zwiad pola walki. A, że możemy sobie zobaczyć mapę pola bitwy. Dobra, fajna sprawa zapewne. O, tak to wygląda, więc tu będziemy mieli potężne mury do sforsowania. No dobrze, czy ja coś tutaj mam dodatkowego w naszej armii? No niestety nie. Ostatnio zmodernizowaliśmy sobie całą naszą piechotę do wojowników chaosu. Ja mamy parę fajnych rzeczy. Dobra, słuchajcie. A więc... Nie chcę was. Jesteście mi niepotrzebni, damy sobie radę sami. Bo to jest w ogóle to. Na tryb plądrowania. Okej. Okay. No dobra, bierzmy się za nich. Okej, moi drodzy, jesteśmy. No i słuchajcie... Dobra, rozpocznijmy rozstawianie naszych sił. Jak ja bym tak, kurde... Szkoda, że nie mam takiej możliwości nieskorzystania ze wsparcia. O, słuchajcie, jakie tutaj są potężne w ogóle umocnienia. Fajnie to wygląda. Mamy wieże, które na pewno będą do nas łupać. Otóż tak, to mamy nasz taran. Dobra, przede wszystkim tak, wszyscy się cofnąć. Koledzy z taranem tutaj. Wiecie co, ja bym wolał, żeby ten taran przejęli ci. No właśnie, oni są bardziej odporni na ostrzał. Jest siły chaosu. Fajnie ten taran wygląda. No, powiem szczerze, fajna rzecz. Teraz tak. Tu mamy nasze wieże oblężnicze. Też fajnie wyglądają. Musimy się skoncentrować tutaj na uderzeniu w środek tych umocnień. Dobra, za naszymi siłami oczywiście, znaczy za naszymi machinami oblężniczymi, oczywiście nasze elitarne oddziały. Tak, to są wybrańcy. Fajnie wyglądają. Dobra, ty kolego tutaj w środku. Tak jest.
a nasza jazda gdzieś tutaj z tyłu się ukryje. Dobra, zaczynajmy. W takim razie. Naprzód. Ruszamy, moi drodzy. Jak sobie zgrupujmy. Podchodzimy. Trzymać szyk. Wiem, że oni do nas walą. Z dział zamontowanych w tych wieżach. Ale mam nadzieję, że nasze wieże to wytrzymią. Mój lord nie zaatakowany, no trudno. Lulnąć im tam. Aby tylko ta wieża nie dostała. No właśnie. Dobra, wieże prawie już dotarły pod mury. No i pięknie. Oczywiście najgorsze jest to podejście właśnie, bo nie mamy tutaj jednostek strzelających. Owszem, mamy działa później, ale... To jest. Nasze oddziały już tu są. Tych tu załatwić. Naprzód, panowie. Zróbmy im krzywdę! Naprzód. Ta jest. Nasi wojownicy chaosu się wylewają z naszych wież. Tutaj co prawda nadciąga nasze wsparcie. W postaci troli chaosu między innymi. A jest, wybić ich tam wszystkich. Dobra, dobić ich tam. Zaatakować ich tam. Z kubańców. Jest jakieś zejście z tych murów? Sensowne? No właśnie, nie widzę. Zniszczyć ich tam. Dobra, taran rozpoczął forsowanie. Trzymać się, panowie. To nie ja. Wybić ich tam. Brama padła. I bardzo ładnie. Uderzać. Uderzyć. Zrobić im krzywdę. Ta jest. Zniszczyć ich. Jakieś moździerze są. Zniszczyć ich. Ta
A jest, słuchajcie, przeciwnik się poddał. Wspaniale. Tak więc zakończył bitwę. Okej, moi drodzy. Zdecydowane zwycięstwo, bardzo ładnie. Przeciwnik poniósł ogromne straty. Tak jest. I mamy 9 poziom. 9 poziom. Słuchajcie, straciłem 189 ludzi, a przeciwnik stracił 200. Największe straty zadały nam te cholerne wieże. Splądrować by to się bardzo nam opłacało. Chociaż hajs właściwie mam, bardziej bym potrzebował ludzi w hordzie. Więc zniszczmy to. Tempo badań plus 10. Opętany. Dobrze. Moi drodzy, to zostało pięknie zniszczone. My zaczniemy się wycofywać. Tak jest. Ile to, jaki to jest poziom spaczenia? Spaczenie 42%. Ci tutaj... Jestem ciekaw, co zrobią. Dobra, na razie kończmy turę, ponieważ i tak na razie nic nie mogę zrobić. O właśnie, punkt umiejętności. Bardzo ważna sprawa. Może kolega by dosiadł kunia? Że to byłoby ok, opcja. No właśnie. Dobra, mamy wierzchowca dostępnego. Pokaż się, no. Zobaczmy szczegóły. Rumak apokalipsy. Fajna rzecz. A, tu mamy świta naszego kolegi. Dobra, fajnie to wygląda wszystko. Dobra, myślę, że tak jak to mamy wszystko ustawione, jest bardzo ok. Jeszcze arkanów nie mamy dostępnych. O, no właśnie, teraz on tu konno będzie jeździł. Dobra, kończmy turę. Ostatnio sporo tur musiałem przeklikać, niestety. Dobra, Prag zniszczony totalnie. Ci się chyba wycofują właśnie. Nasze spaczenie tutaj bardzo ładnie działa. Zaczęło walić śniegiem, no. Twój prestiż rośnie wraz z wieściami o kolejnych podbojach. Nawet władcy najdalszych królestw dostrzegają twoją potęgę. No i bardzo ładnie. O, dostałem 5000 zarobiłem. Wrogie działania bohatera. Krytyczna porażka, dobra. Zmiana wiatrów. Niż lub złup następującą liczbę osad 8. Oj, no cóż, będzie ciężko to zrobić. Gdzie ja się mogę tutaj uzupełnić straty? Chyba nigdzie za bardzo. No więc muszę się wycofać tutaj na nasze tereny. Dobra, co tu w kwestii? Jak my tu mamy ilością ludzi? Mamy my 3. 3 punkty nadwyżki. Potrzebuję 4, aby to móc rozbudować. Okej, okay, wzrosną nam wówczas możliwości werbunkowe hordy. Tego bym się pozbył najchętniej. I bym tutaj w coś zainwestował, na przykład... Może w tych tutaj, chociaż nie. Opuszczeni, co to są? Pancerz, duża obrażenia, szał. Trole chaosu. Opancerzone trole chaosu. No, tych to byłoby fajnie zainwestować. Pomioty, dobra. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie, moi drodzy. Okej, na razie kończmy turę. Przede wszystkim muszę wrócić na swoje ziemię. Znaczy, na swoje ziemię. Na ziemię moich sprzymierzeńców. Ale co by Kislev? Oni tutaj przerzucają swoje siły. Ci się wycofują. Cofnęli się do Kislevu.
Dobra. Napotkano frakcję, wampiry. Czy jakoś mogę się z nimi tutaj dogadać? Czy niezbyt? Co? Dobra, z tymi tu mamy... Z tymi się tu ładnie dogadujemy nawet. Dobra, tutaj są to wszystko zostało złupione i zniszczone. Tutaj są wampiry. Niestety nasza frakcja nie może handlować i to jest spory problem. Może pakt o nieagresji? Nie chcą. Nic, tutaj nic nie zrobię. Przede wszystkim muszę wrócić i uzupełnić straty. To jest dla mnie najważniejsze teraz. No tak z dwie tury myślę, nam to zajmie. I następnie zaczynamy przygotowywać wyprawę tutaj, na Kislev. Zresztą tu jest armia naszych sojuszników. A następnie zobaczymy. Tutaj są znowu krasnoludy. Ogólnie poziom splugawienia tutaj wszędzie rośnie. Spaczenia, jak widzicie, ta kraina fajnie się tutaj ładnie się zmieniła. Drzewa zaczynają obumierać, wszystko obumiera. No i bardzo ładnie. Co ja tutaj mam? Co to robi tak właściwie? Zrujnowana stolica prowincji. No dobra, tutaj nic z tym nie zrobimy. Okej, no dobra. Uzupełniajmy straty. Co ja tu mogę werbować? Dobra, muszę tam zrobić co jest w tym porządek. Porównajmy sobie tutaj osiągi. Oni są bardziej zdyscyplinowani niż te nasze ogary. Dobra, zostawmy to tak na razie. Lećmy dalej. Dobra, co tutaj? Co robi Kislev? Nic specjalnego. Dobra. Jak ja to mam zwiększyć? Jak ja mam zwiększyć przychód? Powiedzcie mi. Ja tego nie ogarniam. Pewno zmniejszając koszta. I tu się, tutaj się zgodzę, że to ma sens. Dobra, rozbudujmy naszą hordę. Na spokojnie. Dobra, trzeba byłoby wysłać znowu naszych sojuszników. Wydać im kolejne polecenie. Frakcja zniszczona. Ostermark. To żeśmy tu pięknie zniszczyli. Teraz to powinno jeszcze szybciej wzrastać. Nadwyżki ludności. Dobra, nawet jak tu badania wyglądają? Doświadczenie jednostek. Dobra. To by szło zrobić. A, to jest dla tych potworów naszych. Wpływa to na sprawność. Łupy pobitewne. Dobra, na razie zróbmy sobie to. Gdzie mogli rekrutować oddziały naszych na naszych wojowników chaosu już z lepszymi statystykami, ponieważ już z jednym punktem doświadczenia. No dobra. Okej, czy my się możemy gdzieś ruszyć, moi drodzy? To jest dobre pytanie. Myślę, że możemy zaryzykować i spróbować uderzyć tu. Ta jest, moi drodzy. Krucjata chaosu rusza. Aby zniszczyć naszych wrogów. Dobra, no, na spokojnie, na spokojnie. Co innego zacznie się problem, bo zbliżamy się z naszym niszczeniem świata coraz to bardziej w stronę
w stronę Imperium. Imperium na pewno będzie chciało nam tutaj sporo krwi popsuć. Dobra, musimy tutaj zawitać. Dobra, zmalał nam koszt utrzymania jednostek. To jest bardzo dobra wiadomość. Dobrze, no. Lećmy dalej. W takim razie. Dobra, idziemy na Kislev. Złupimy to. Na razie hajs mam, nie muszę się o to przejmować za bardzo. Mogę po prostu od razu niszczyć. Dobra, teraz tak. Wy moi sprzymierzeńcy, drodzy, uderzcie tu. Uderzcie na Kislev. Trzeba się tu ogarnąć. Wojownicy chaosu. Niezłomni. Siła 14. Chciałem siłę 27. Defensywny. Chociaż oni słabną coraz to bardziej. Sojusznicy obronni. Sojusznicy militarni. Dobra. Dobrze, moi drodzy. Czy oni coś tu jeszcze mają w tej prowincji? Nie, tutaj są całe... Tutaj są wszystkie ich siły. Ale mają tutaj naprawdę sporo. Dobra. Uderzmy na nich. Liczę na to, że nasi sprzymierzeńcy się tutaj przyłączą do nas. Bo statystycznie nie mamy tutaj szans z taką ilością sił naszych wrogów. Spróbujmy sobie taran i dwie wieże. Ostatnio to się nam bardzo fajnie sprawdziło. Utrzymujemy teraz oblężenie. Lećmy dalej, więc zobaczmy, co zrobią. Mam nadzieję, że się przyłączą do mnie. Co wy tu kombinujecie? Dobra, nic. Oni tam chcą być dalej oblegani. Mogliby spróbować przełamać moje oblężenie. Konflikt ludzi. Dyscyplina minus 10. Przeciwko ludziom. Wszystkie wojska bez sensu. No i co? Może byście mi to tak pomogli? A, tu już są wampiry, patrzcie. No, z wampirami też będzie coś, czuję, ciężka przeprawa. Tutaj trzeba będzie później uderzyć. No dobra, no, spokojnie. Osada oblężona. Kislev. To jest stolica. Stolice są z takim orełkiem wokół... Tak jak tutaj masz, tak jak tutaj macie. Zawsze jest takie dodatkowe ozdobienie tego loga przedstawiającego herb naszych, znaczy danej frakcji kierującej tym miastem. Dobra, lećmy dalej. Oblegamy skubańców. Niech tam pozdychają z głodu. Niestety nie mam zamiaru tego szturmować zbyt szybko. Jak tam? Ile to jeszcze tur? 12 tur. 6 tur do tego, aż zaczną tracić siły życiowe. Dobra, no muszę czekać. Nic z tym nie zrobię. O, tam kolejna prowincja od Kislevu padła. Da jest wyniszczyć to wszystko w cholerę i będzie spokój. No i pięknie.
Zmiana wiatrów magii. Jest 26% wampirycznego. Znaczy nie, przepraszam. To jest i spaczenie wampiryczne i nasze. Z czego wampiryczne rośnie z 4% naturę. Bardzo mocne. Jest. Co mnie trochę niepokoi, jakieś dziki są. Dobra. No nic, czekamy. Czekamy na rozwój sytuacji. No, tylko spokojnie. Co oni kombinują? A, bo tu wampiry to zajęły. No to ciekawie będzie. Konfederacja się nawet zawiązała. Imperium z Northland. Dobrze no. Powiedziano wojnę. Oja. Skellingowie przeciwko Imperium. Ambitni są. Które tu chcecie? Oni są za 200 dołączyć do wojny przeciwko Kislewowi. A, w taki deseń. A Kislewowi ile tutaj prowincji zostało, co? Ale czy ja mam płacić 200? Nie, sami se damy rady. Nie czuję potrzeby, aby potrzebował pomocy. Mamy dwóch sojuszników, którzy nieźle sobie tutaj radzą. To jest Behafen. No, te wiatry magii cały czas się zmieniają, no. O, to zaczęło w końcu tutaj rosnąć. Spaczenie. Chaosem. No ja, może byśmy się tak z tymi całymi... O, z tymi tutaj byśmy się dogadali, co? I do not recognize your foreign garb. Are you of the Hanlock? Tak, to nie agresji? Nie, nie są zainteresowani. No słuchajcie, no trzeba będzie was podbić prędzej czy później. Ale co prawda Kislev jest moim głównym przeciwnikiem. I niszczenie ich ziem jest dla mnie bardzo przyjemne. Ale czemu oni nie wyjdą nam naprzeciwko z tego zamku? Tego nie kumam. Dobra. Ilu ich tu jeszcze jest? Zresztą, nie wiem, za dwie tury zaczną tracić żywotność. Tak więc, no dobra. No cóż, tak wygląda gra chaosem. No nic na to nie poradzę. Prowadzimy po prostu jedną armię. I tyle. Niestety nie możemy przejmować prowincji. Króle miast nie możemy zajmować. To jest dla mnie bardzo smutne. No i rozwój hordy minus 5. Czemu wy idioci ze sobą rywalizujecie, co? Ale my tu mamy ludziów. Tutaj ta twierdza padła. A, tu ci nasi sojusznicy zrobili niezłą rzeźnię tam. Gdzież ustawiłem wam tutaj cel? Macie się tym zająć, no. Ja wiem, że tu jest cała masa naszych sprzymierzeńców. Znaczy sprzymierzeńców. To nie są nasi sprzymierzeńcy. To pierwsze. To są po prostu ludy z północy, które wierzą w bogów chaosu. Wyznają ich. I tyle. Długo jeszcze? Znaczy, słuchajcie, ja w ogóle nie mam zamiaru tutaj atakować ich. No właśnie, mają tutaj tak miażdżącą przewagę liczebną nad nami. I jakościową. Myślę, że też. No będzie nam tutaj bardzo ciężko coś wykombinować.
Niech te spaczenie tutaj rośnie. Zarówno jedne, jak i drugie. No, teraz w końcu ich zabolało. Dobra, jeszcze 4 tury, moi drodzy. I oni sami się będą zmuszeni się poddać. Albo na nas uderzyć. Jedno z dwóch. Ci tam podburzają ludność, ale oni podburzają ludność w zupełnie zniszczonej... zniszczonych prowincjach, tak więc to jest kompletnie bez sensu. To, co oni robią. Dobra, ci tu ładnie umierają sobie z głodu. Lećmy dalej w takim razie. Na spokojnie. Czas płynie, działa to oczywiście wszystko na moją korzyść. Ale niestety będziemy musieli powolutku kończyć ten odcineczek, bo czas nas goni. Tak jest, z każdą turą jest ich coraz mniej. Dobrze, moi drodzy, myślę, że kwestia oblężenia Kislewu zakończymy sobie już w następnym odcineczku. Tymczasem, no cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem, ciao, do następnego.